Hej halo, czyli dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanika. Tata, mi swój przyjaciel, cześć przyjaciel. Halo, dzień dobry, dzień cześć. Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj robimy sobie kolejną... Masz kartoflem po twarzy. Dzięki, a bo to kartofle są faktycznie. Dzisiaj, tak jak chcieliście, dalej rywalizację, robimy rywalizację tym razem zamków. Zbudowaliśmy sobie tam zgrabne armaty, tam jest... Jej! I działamy... Czemu zrobiłeś mi kolejną dziurę? Nie, przepraszam cięcie! Bardzo. Nie, przepraszam bardzo, to chyba... No słuchaj, generalnie no to w takim razie, no to ja muszę ci dwa strzały oddać, żeby to się wyrównało, no. Halo? O, wskakuj. No. Generalnie musieliśmy wybudować, niestety na workshopie nie było. Na workshopie niestety nie było. W ogóle na odwrót te przyciski przypisałem w sobie trochę. Na workshopie... Co ty strzelasz? Okej. Okay. Jasne, drugi tak, żeby... Jasne, ten... rozwal mi działo na starcie, super strzelanie. Czemu postać jeszcze działa tak samo jak ja, przyjaciel? Ja nie rozumiem tego. Prawie nie, ty tak masz na wieży najwyższe, ja nie mam. No dobra, w każdym razie, słuchajcie, jaki jest plan? Plan jest taki, że w zamku umieszczamy, żeby nie trwało to milion lat i godzin, umieszczamy duże eksplodujące beczki, bo żeby były duży wybuch, i umieszczamy zwykłe czerwone beczki. No dobra. I... jedną dużą niukę. Możesz sobie dowolnie zmieniać posterunki na armatach. Po prostu więcej armat jest po to, że w razie czego jakbyśmy niechcący komuś zniszczyli armatę, będą dodatkowe jeszcze. No dobra, no to ja możemy zaczynać. To chyba. Ja wchodzę sobie na górę tylko do mojej armaty tutaj pięknej. I ta... dawaj, no wejdź. A widzę jak tam wchodzisz. W sumie widzę jedną taką beczkę u ciebie, gdzie rzeczywiście widzę, że jest tam, nie? Tak, bo specjalnie tą jedną zostawiłem ci tam, żebyś ją widział. U mnie też masz ze dwie albo ze trzy, tak w oknach widzę. Powinieneś widzieć. Myślę, że jako zaczynający mogę tak na spokojnie, tak myślę, że pozwolisz mi zacząć. A to strzelamy po kolei, tak? Tak, strzelamy po kolei, żeby to jakoś tam sensownie by... Tak troszkę, nie wiem, czy nie będzie trzeba zrobić małych... A nie, dobra, jest okej. Okay. No dawaj. Właśnie czekaj, bo tak się próbuję ustawić. Żeby to nie trwało miliona lat. Siedzi i celuje. Dobra, strzelam. No, wbiłeś mi się. Gdzieś tam ci się wbiłem, no. Całkiem ja sobie nieźle. Będę już ustawiał tam tu kolejną. Dobra, to ja sobie ustawię teraz swój strzał. Leci. Gotowy? No dawaj. Leci. Bang. Na beczkę za słabo. Okej, dobra, to był twój strzał. To rozumiem. Był mój strzał. Wydaje mi się, że powinienem trochę wyżej sobie to ustawić, bo ja mam niżej tą wieżę jakby trochę. Jakby troszeczkę będzie trzeba poprawić te armaty. Ładny kamień za mną. Troszkę to za daleko. Zdecydowanie. Ci to samo miejsce, okej. Okej, jakby ci tu... Może tak ci... O nie, najgorzej. A to w ogóle tak. No dobrze, to my tutaj już walczymy. Ja se tu możesz w sumie kibelków używać, jak będziesz się usuwał, wiesz? Po prostu do przenoszenia tak, się, no dobra. Ogólnie troszeczkę wolniej działają nam te działka teraz, ale szczerze mówiąc, jeśli mam być totalnie tak szczery, to jeżeli... To jeżeli już mamy jedną ustawioną pozycję... Oj, przyjaciel, coś ci nie pykło. No to ja ci tam, ta beczka bardzo mnie kusi, wiesz, tak powiem ci szczerze. Ale tak, trochę za nisko. Twardo tutaj w bramy chcesz. A czy tak strzeli mi? Tak kurde. Jest! Co? Jak to? Leci! Leci. O, jeszcze za nisko. Widzę, że tam twardo. Tak jest! Chyba trafiłeś w beczkę. Tak, trafiłem w beczkę, właśnie o to mi chodziło. Dobra, zastanawiam się... Ale staram się trafić w tą, co widzę, ale... No właśnie, to ja nie wiem, czy ty mi trzech na przykład nie jesteś w stanie rozwalić za teraz jednym ty. Ciosem. Wiem, ja tu ustawiam. Okej. Nie wiem, czy trafiłeś w zamek, Nie, nawet nie trafiłem w zamek. Widzę, że twardo mi tam ten próbujesz. No bo tylko ją widzę, nie? A no to ja wiem. Tylko ją widzę, więc to jest dobra. Problem. Bang! Myślę, że... Aj, nie. Bang! Tutaj troszeczkę. Teraz moja. O, nie przestawiła mi. Okej. Halo, co mi tu robisz, ten przyjaciel? No, zapraszam. Ja wiem, że tam jest ta beczka. Chyba na jakąś beczkę się ustawiłeś. Tak, się tak ustawiłem, żeby tam... Teraz ja.
mówisz, że teraz ty. Bang. Ale wiesz co, to dziwnie leci. Zobacz, spójrz sobie do tyłu, raz w dół, a ja w ogóle nie przestawiłem teraz. Raz w dół, raz w górę leci. Czekaj, jak strzelę tak... Nie no, leci tak samo. No ej! Czemu mi tyle razy strzelasz w zamek? Nie strzelałem w zamek, bo to nie trafiało, dlatego sprawdziłem o co ci chodzi dokładnie. No dobra, no dawaj, teraz ty. O nie, bo ja... Czekaj, czy ja tu przestawiłem? Tak, bo są przestawione to... Halo, co mi strzelasz w te? A widzisz, patrz, nie przestawiałem i strzeliło zupełnie inaczej. Coś mi wybuchło. Nie wiem, co ci wybuchło, nie teraz wiem. Ty. No wiem. O. Ja się zastanawiam, czy... Nie wiem, czy jakaś beczka nie poszła, szczerze. Nie wiem, ja się zastanawiam, jeżeli będzie to za wolno szło, bo są takie zadatki na to, że troszeczkę będzie można przyspieszyć, to po prostu upgrade'ujemy te armaty i na przykład dostawimy sobie po drugiej. Za chwilę najwyżej. Bang. Kurde, ty tutaj widzę, że no tak... Wiesz co, ja próbuję trafić w tą jedną, co widzę, ale ciężko mi, bo... To, o Jezus. Nawet nie przytrafiłem w coś w twój zamek. Teraz ja na pewno nie trafiłem w twój. Ja mam wrażenie, że one tak trochę upośledzenie działają w lewo, wiesz? Bo one w prawo się przestawiają po 5 stopni, tak, ale w lewo się jakby, resetują jakby. W lewo jakbym... Albo przyjaciel, bo to jest tak, że... Fajnie. Fajnie, że strzeliłeś znowu tak, dwa razy. Wiesz co, bo to w zależności też jak... Czemu dwa razy strzeliłeś? No bo ty strzeliłeś dwa razy, teraz ty. No normalnie strzeliłeś dwa razy, przyjaciel. Kłamszysz coś. Pozwalić. Wiesz co, akurat liczę, że tam beczka jest. Musisz się przestawić, przyjaciel. Halo, ej, no. Na inne działo. Czujesz się oszukany. Ja też pójdę na inne działo, żeby nie było, że strzałem z jednego cały czas. Ja mogę zaproponować, żeby przyspieszyć troszeczkę, dostawmy sobie po jednym dziale. W sensie, do tego co masz, no nie, dostaw jeszcze... No, po prostu dołącz tam jedno. Będziemy mieli podwójne działa, rozumiesz mi o co chodzi? Ja tu szykuję, pa! Gdzie ty jesteś? Ty jesteś na środku, tak? Tak, na Przyjaciel, ale... Przyjaciel, ja rozumiem, że chcesz mi zniszczyć wszystkie armaty, ale mówiliśmy, że celowo nie niszczymy ich, no. To nie było celowo. Zniszczyłem ci działo. Właśnie widzę, tylko że tak nawet nie że zniszczyłeś, tylko je zmiażdżyłeś, bym powiedział. Teraz twoja kolej, przyjaciel. W ogóle twój zamek śmiesznie bansuje tak. Ja się nie pamiętam, leci! Gdzie ten. Leci! Bang! No ej no! Nie masz drugiego działa! Przepraszam bardzo, my nie gramy w to, kto zniszczy szybciej komu działa, tylko... No nie! No nie wiem, no... No przyjaciel, no jak bardzo bym chciał, no masz tylko jedno działo do dyspozycji jeszcze, ja mam dwa. No dawaj. Aha, musisz sobie domontować, no, zapomniałem. Tak, a może mogę sobie zapgradować już do potrójnego boosta? A czekaj, może w dobrą stronę ustawię to działo, też będzie super pomysł to. Ty mi strzelasz w wieżę, widzę, typowo. Tak, w sensie, okay. Wiesz co, próbuję, no... ja wiem, ty cwaniu, ty chcesz mi zniszczyć wieżę, żeby mi spadła o to. No, wiesz co, nie będzie to takie łatwe, ja szukam, czy tam są jakieś beczki, bo strzelam, ale dużo rzeczy nie trafia ci w tego, nie trafia ci w ścianę, tylko trafia ci w coś innego, nie? Czy to będzie za wysoko tym razem? Ej, nie mogę ustawić takiego... jakby coś się zadziało. No co, staw mi tą wieżę, no? A nie strzelam ci w wieżę, ty widzisz, gdzie ja w ogóle strzelam? No nie. Gada na mnie, a sam strzela w jedno miejsce. Ja teraz strzelę tam, może tam coś wstawiłeś, jakąś beczkę. Jakby no liczę. W sumie to nawet. W sumie nie wiem nawet, czy stąd widzę jakąś beczkę. Czy to jest beczka, czy to jest jakiś czerwony ten. O, chyba przeleci obok. Chyba przeleci, no. Tak. Przeleciało obok. Wiesz co, dobra, bo tu strzelamy. Trzeba bardzo. Wiesz, bo mówię, ty widzisz w oknach, nie? Ty wiesz, gdzie strzelać. Ja w sumie nie wiem, gdzie strzelać, więc ja tak kombinuję, trochę strzelam w jedno miejsce, rozwalę kilka dziur. Powiem ci, że na przykład na przednich wieżach to z tyłu są te beczki, no nie? Ale dużo w środku wstawiałem, w sensie typowo. No dobra, teraz ty czy ja? Ty. O. Ja. Nie. Ale widzę, tam beczkę jest. Jest tam beczka, czeka na mnie, widzę. To postrzelam se tutaj w tą wieżę. Ale ty jesteś nudny, Jezu. No, mam wiele beczek, strzelajmy w wiele beczek. No, strzelam w jedną beczkę. Wiesz co, bo próbuję ciągle przestawić ten... ciągle próbuję... Strzelasz cały czas w to samo miejsce, to widzisz przecież, że się przestawia, a nie... O, teraz widzę, że coś przestawiasz. No, wcześniej też przestawiałem, ale no to tak, wiesz... O jeden, czy ja to mam przestawione w ogóle? A nie mam tu. Dlatego mi tu nie idzie, bo nie przestawiłem sobie tutaj na ten.
Okej. Okay. A widzę, że ty tak postawiłeś. No okej, okay. Ja poszedłem bardziej w... wiesz co, nie mam, nie mam miejsca zbytnio już. Okej, rozumiem, jasne. Ogólnie będziemy musieli poprawić te projekty tych armat, bo to są naprawdę bardzo prowizoryczne. Tak, żeby właśnie one były teraz, ale myślę, że coś ciekawego... Strzelaj! Tak, mogę strzelać. Bing! Znowu wieża? Jezu, jaki on jest nudny. Przyjaciel, po prostu jest... Naprawdę mam problemy z ustawieniem... Kurde, jak dostaję trzy melony naraz, to ja to wszystko czuję. Naprawdę ja to wszystko czuję. Dobra, Tak, ty masz problem. Ja mam problem, bo ja nie mogę nawet ustawić sobie działa, bo jak strzelasz, nawet jak nie strzelasz, to mój cały zamek skacze. Przyjaciel, to możemy zrobić przerwę techniczną i nie no. Sobie przysnapować. Czyli teraz moja kolej! Ta, rozwal mi działa. No ty mi, przyjaciel, zepsułeś. Ale... W coś mi chyba trafiłeś. Chyba trafiłem, mówisz. O Jezus, za nisko. Dobra, zdecydowanie. Jakby w teorii to powinno polecieć tam, a poleci... dokładnie tam, gdzie chciałem. Okej, okay, niech będzie. O, a co ja tam widzę, przyjaciel? O! Co tam widzisz? Widzę gdzie? Coś zielonego tam. O! No ty jesteś monotonny, strzelasz tylko w środek tego, przyjacielu, w środek zamku. Przepraszam, widzę tam niukę, więc... próbuję strzelić w środek zamku. Bo... widzisz też wiele innych beczek, w które nie strzelasz, tylko strzelasz cały czas w środek. No tak, ale no to przyjaciel, no jakby... No, główny... ja to ustawiłem ci... Zobacz, z mojej perspektywy, jakbyś tu stanął, ja nie widzę żadnej twojej beczki. Żadnej. No. Nie wiem, gdzie one są, dlatego strzelam trochę lewo, prawo, a ty widzisz moje beczki, no to strzelasz i tak tylko w środek. No bo tak wyszło akurat, coś chciałem sprawdzić, czy jest tam niuka, tak? No i jest tam niuka, więc jeśli widzę niukę, to chcę ją zniszczyć jak najbardziej, aby wygrać tą rozgrywkę, no dawaj, przyjacielu. Dawaj. No jak dobrze. Ja mam się tam dostrzelić? Ja ci zrobiłem tak, że strzelasz w środek i rozwalasz. No dobra. Bym wiedział, to bym ci za trzema wieżami, za zamkiem bym no dobra, ci postawił. No dobra, przyjaciel, to po prostu zrobimy ci mały... Jaki człowiek, nie? A ja szukam, gdzie jest ta głupia beczka, ja myślałem, nie? Ja myślałem, że to jest w miarę przystępne miejsce. No super dobrze. Przystępne! Jak strzelę tam 40 razy trzema strzałami, to na pewno się przebije. No dobrze, przyjaciel, bo teraz jest i tak moja runda, ale myślę, że nie będziesz miał problemu teraz tą wieżą, żeby ją zniszczyć. Z taką ilością materiałów wybuchowych tam. Tak, no dawaj. Dobra. O Jezu. Za wysoko. Ale zniszczyłem ci beczkę jakąś. Jakąś bieczkę? Przyjaciel, którą ty strzelasz wieżę? Wiesz co, ja nie miałem nastawione. Teraz to muszę nastawić. Ten, dobra, no to i tak ja sobie teraz nastawiam, więc no. No, dawaj. A, dobra, tak pęk. Widzisz, one randomowo lecą. Tak, one strasznie. Czasami, znaczy wiesz co, to też jest... Nie trafiłeś w beczkę, która nie, miała nie trafię. Nie, nie trafiłem. Ja takie, co to za... Ktoś chyba chciał mi rozwalić działo. Nie, akurat to nie. Wow, au! Twoja wieża teraz zniknęła. Okej. Okay. No tak, takie ułatwienie, nie? Nie. Nie, chyba nie trafiłeś jeszcze. Lecą moje trzy. Lecą. Widzisz, ja cały czas rozwalam ten murek przed. Sprawdzę. No powiem ci, że jakbyś wziął troszeczkę bardziej w lewo, tak minimalnie w lewo, to miałbyś większe szanse. Widział, jak to u mnie skacze widzę, teraz. Widzę, jak to u ciebie skacze. Ja widzę to wszystko. Żebyś widział, jak to skacze, to po prostu czyli piękne. Czyli już jesteś ready, rozumiem. Kurde, jak ty jesteś tak, tak. Blisko, no. Jesteś blisko, ale nic to nie daje, nie? O, ta wieża chyba się zaraz sama rozpadnie z siebie. Dobra. Widzisz, patrz. Ty mi nie dość, że mi rozwaliłeś tą wieżę, to zobacz, ile już czasu strzelam w tą wieżę i nic się nie dzieje. No wiesz co, powiem ci, że ja już widzę odsłoniętą tą niukę, więc no. Nieźle. Okej, okay. Troszeczkę w tą stronę z kolei. Ja to jak czuję już te wibracje, nie? To tylko boję się odwrócić. Oj, ale tu już chyba mam dobrą ten, więc to kwestia... Po twoim zamku, przyjaciel. Zrobiło mi się smutno właśnie w tym momencie. A nie byłem pewien, bo mi zlagowało na chwilę. Tak. No właśnie. No chcesz pokazać ci? Pokazać ci? Patrz. U mnie? Patrz co ci zrobiłem. Tylko tu nie strzelałeś, ja ci zrobiłem na bramę. Na start. Patrz, a tu miałeś od razu drugi. Jakbyś wysadził jedną, to by poszła na, druga. Na początku chciałem tutaj postawić tą niukę, nie? Tu ale... miałeś...
Ja chciałem na dole właśnie piętro, ale stwierdziłem, tu jest okno, mówię, tu powinieneś tak minimalnie ją chociaż widzieć, nie? Właśnie ja umieściłem ją, patrz, moja była dokładnie w tym oto tu miejscu. No to zobacz sobie, cała wieża zasłania. Wiesz co, nie pomyślałem o tej wieży, bo myślałem, że te melony będą leciały nad czasami. Patrz, tu masz na przykład jedną. Tu by wystarczyło, żebyś strzelił jakkolwiek na dole i byś ją wysadził. Tak, to ci też tak zrobiłem. Próbowałem po prostu strzelać... Dalej tu masz beczkę na przykład. To jest to, co... Gdzie ty polazłeś? No tu za tobą jestem, o co ci chodzi? Tu ja jestem. No tak. A, tu, dobra, przelegowało cię. No, tu miałeś beczkę w oknie na przykład. Dalej, jak tu sobie wejdziesz na... Tu, hej, halo. Nie mogłem jak się powstrzymać. A jak tu wejdziesz sobie na górę, to tu jest beczka też, a od razu widoczna. A to ją widziałem, ale wiesz co, ona była zbyt... wiesz, jakby ona była zbyt... Zobacz w ogóle, co mi zrobiłeś z wieżą. Jak sobie wyjdziesz i zobacz sobie, co mi zrobiłeś z wieżą. Którą? To jest... No, a, chodzi najwyższą. Chodzi ci o ten ser szwajcarski? No, powiem tak. Mój zamek nie przetrwał, niestety, jak widać, no... A stąd to w sumie widać jakoś sensownie tą beczkę zieloną? Nie, musiałbyś było od góry widać w nią strzelać. Tak, było widać ten, ale nie strzelaj w nią, przyjaciel, nie ten. Podziwiajmy to zniszczone. Ten, słuchajcie, w każdym razie to był kolejny, powiedzmy, wyzwanie nasze. No, ostatnie samochodzikowe wygrałem ja, te wygrałeś ty. Możecie pisać swoje propozycje oczywiście na wyzwania, które mają być. Wojny. Może na przykład zrobimy sobie jakieś dwa wielkie statki i będziemy się strzać na statkach. Więc wojny, walki, rywalizacja będzie zaciekła w tym sezonie, jak mówiliśmy już poprzednio. Więc zapraszam was na odcinek mojego serdecznego przyjaciela, gdzie pokazywaliśmy wam mody i rozwalaliśmy fajne rzeczy. A tymczasem my się żegnamy. Zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się. Do kolejnych materiałów. Cześć. Pa, pa.